tak mi się wydaje, powoli zaczynać. Jeszcze mamy nadzieję, że osoby, które się lekko spóźniły do nas w tak zwanym międzyczasie dołączą. A ja witam pana profesora. Dzisiaj na spotkaniu z cyklu Metropolii Świata jest z nami pan profesor Robert Pyka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także z Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. No i po odejściu, po Hanowerze zmieniamy kontynent. Dzisiaj Ameryka Północna, dokładniej Kanada, i porozmawiamy o Montrealu. Temat wykładu pana profesora brzmi następująco. Między integracją a dezintegracją obszaru metropolitalnego na przykładzie metropolii Montrealu. Cóż tylko, panie profesorze, przed oddaniem panu głosu jeszcze dodam, a mianowicie wykład potrwa około 40 minut. Po wykładzie pan profesor jest otwarty na państwa pytania, w związku z czym, jeżeli ktoś z państwa ma ochotę zadać pytanie, przedstawić swój komentarz, podyskutować po prostu, jesteśmy otwarci. Prosimy tylko, żeby wszystko skrupulatnie odnotowywać na Facebooku, w komentarzach, pod nagraniem, a ja w odpowiednim momencie będę te pytania odczytywał. W takiej formule tę dyskusję przeprowadzimy. Żeby nie przedłużać, oddaję głos panu profesorowi. Jeszcze raz witam serdecznie i sam zamieniam się w słuch. Jestem ciekaw, co nam pan profesor dzisiaj powie. Trochę tekstów pana profesora czytałem, ale głównie o Lyonie. Czas na Kanadę w takim razie. Bardzo proszę. Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie. Na początku chciałbym oczywiście podziękować Instytutowi Metropolitalnemu za podjęcie tej inicjatywy, która daje nam możliwość poznawania, odkrywania metropolii na całym świecie, wymieniania się doświadczeniami, wiedzą na ich temat i w zasadzie możemy powiedzieć podróżowania bez zmieniania naszego miejsca, co w obecnych uwarunkowaniach jest na pewno bardzo, bardzo cenne. Ja może od razu rozpocznę udostępnianie mojej prezentacji państwu, więc spróbuję w tej chwili to zrobić i już rozpoczynamy, żeby nie przedłużać. Jest ku temu, aby oszczędzać nasz czas i zarządzać nim efektywnie. Próbuję w tej chwili sobie poradzić z udostępnieniem. Czy ekran mojej prezentacji już widać u państwa? U mnie widać. Ja widzę, panie profesorze, pierwszy slajd się wyświetla. Więc proszę państwa, nim przejdę do samego sedna sprawy, czyli do Montrealu, gdzie dzisiaj chciałbym państwa zabrać, parę słów wstępu, może nawet troszeczkę dłuższego wstępu, aby właściwie ulokować te moje rozważania na temat trajektorii upodmiotowienia obszaru metropolitalnego Montrealu. W tym swoim wystąpieniu nie chciałbym się ograniczyć tylko do przedstawienia Państwu organizacji funkcjonowania tej metropolii. Ona mnie interesowała, interesuje przede wszystkim w zakresie, w jakim analiza tego przypadku dostarcza pewnych argumentów do udzielenia odpowiedzi na szersze pytania badawcze. Zagadnieniem, które interesowało mnie od dłuższego czasu i wciąż interesuje, jest odpowiedź na pytanie o reakcję systemów politycznych, odpowiedzi formowane przez systemy polityczne w wymiarze ich organizacji terytorialno-administracyjnej na zjawisko metropolizacji. Wielość tych strategii akomodacji, ich różnorodność i uwarunkowania stanowiły dotąd istotny obszar moich badań. Mówię dotąd, dlatego że w tej chwili skupiam się bardziej na procesach społecznych wewnątrz obszarów metropolitalnych. Moje badania nad metropoliami dotyczą przede wszystkim trzech państw. To jest właśnie Kanada, Francja i Polska. W przypadku Polski jest to przede wszystkim siłą rzeczy GZM, gdzie znajduje się mój uniwersytet i zresztą wynika to także z naszego zaangażowania w proces rejestracji pierwszego związku metropolitalnego w Polsce. Francja to od czasu studiów w sposób naturalny, tam są zlokalizowani moi główni zagraniczni partnerzy badawczy i to zresztą był przedmiot mojej pracy habilitacyjnej i książki, która wyszła w 2014 roku, poświęconej właśnie upodmiotowieniu metropolii francuskich. Kanada zdarzyła się przypadkiem, szczerze powiedziawszy, dlatego że brałem udział w kongresie Stowarzyszenia Socjologów Języka Francuskiego właśnie w Montrealu i ten pobyt
zaowocował nowymi kontaktami i badaniami i współpracą także z Centrum Badań nad Governance w Ottawie. Natomiast to, co dla mnie jest istotne, to to, iż chciałbym tą prezentację osadzić, tak jak już powiedziałem wcześniej, w szerszej problematyce badawczej. Tutaj rozpoczynam od takich trzech fundamentalnych dla mnie pytań badawczych związanych z przypadkiem Montrealu, mianowicie jakie czynniki warunkują wybór strategii adaptacyjnych względem fenomenu metropolitalnego. Czy niektóre z tych strategii obieranych przez poszczególne państwa można uznać za bardziej efektywne? No i wreszcie, jakie wnioski w tym zakresie, w zakresie tych obserwacji, można wyciągnąć dla funkcjonowania polskich obszarów metropolitalnych? I nim przejdę do omówienia, chciałbym zaproponować Państwu pewne hipotezy badawcze jakby w obszarze tych właśnie problemów. I tutaj starałem się je zebrać. Tekstu jest dosyć dużo, ale ja postaram się szybciutko to omówić. Ta pierwsza hipoteza dotycząca pierwszego sformułowanego przeze mnie pytania badawczego, dotyczącego jakby czynników wpływających na trajektorie adaptacyjne, ona, odpowiedź moja, tak, próbna odpowiedź, brzmiałaby, iż te reformy, których celem jest dostosowanie organizacji terytorialnej państwa, jego struktur administracyjnych do wyłaniających się nowych terytorialności, czyli metropolii, nigdy nie odbywa się w sposób automatyczny i całkowicie racjonalny, że to jest bardzo długi proces ścierania się imperatywów globalnych, wymogów globalnego rynku, przestrzeni przepływów z jednej strony, a z drugiej strony istniejących wartości, norm i instytucji, w tym jednostek samorządu terytorialnego, które są głęboko zakorzenione w świadomości zbiorowej społeczeństwa, w reprezentacjach i tożsamościach terytorialnych, które są przedmiotem socjalizacji jednostki. Także nawiązuje tutaj do pojęcia historyczności Alana Turinga, który mówi, że społeczeństwo się samo wytwarza, ale w tym procesie samowytwarzania ono reaguje także na własne produkty, na własne wytwory, własne instytucje, które właśnie kształtowały się w toku długiego procesu historycznego. I w tym sensie te procesy adaptacyjne, one także wchodzą w interakcję z już istniejącymi właśnie strukturami, które także ten proces w jakimś stopniu ograniczają, warunkują. Dlatego reformy administracyjne, reformy terytorialne to nie tylko przesunięcia personelu, to nie tylko przesunięcia budżetu, ale najczęściej mamy do czynienia tutaj z bardzo, no, powiedziałbym, zapalnymi tematami, wysokimi, dużymi emocjami, gdyż tak naprawdę właśnie one często naruszają te zbiorowe reprezentacje, przestrzenie naszych tożsamości terytorialnych ukształtowanych w długim procesie historycznym. Więc posiłkując się przykładem Kanady, chciałbym postawić hipotezę o istnieniu pewnej zależności pomiędzy wyborem strategii adaptacyjnych a poziomem upodmiotowienia i niezależności jednostek samorządowych względem władzy centralnej, rozumianej nie tylko w kontekście kompetencji, ale także siły przywództwa lokalnego i jego możliwości oddziaływania, tak jak tutaj zapisałem, na szczeblu lokalnym. W zależności od pozycji siły oddziaływania samorządu lokalnego w systemie politycznym, te procesy adaptacyjne mogą oznaczać albo tworzenie międzygminnych struktur federacyjnych przy zachowaniu istniejącej struktury organizacji terytorialnej. Dzieje się tak najczęściej wtedy, kiedy samorząd lokalny ma bardzo silny wpływ na kształtowanie reform realizowanych na poziomie centralnym. Przykładem tego może być Francja, gdzie elity samorządowe penetrują, w zasadzie zasiadają w parlamencie zarówno w Zgromadzeniu Narodowym, jak i w Senacie. I efektem tego są przede wszystkim reformy decentralizacji, zachowanie jednostek, istniejących jednostek samorządowych i tworzenie raczej luźnych form współpracy międzygminnej jako proteza reform terytorialnych. Natomiast sytuacja ta może wyglądać zupełnie inaczej w systemach politycznych w państwach o niskim poziomie upodmiotowienia samorządu terytorialnego. Ta niezależność władzy centralnej wobec elit samorządowych w zależności od poziomu świadomości elit centralnych w zakresie roli metropolii albo może prowadzić do braku inicjatywy i waloryzacji tego szczebla metropolitalnego, przykładem tego może być Polska, albo gdy ta świadomość jest wysoka w zakresie procesów miejskich i roli metropolii, może prowadzić do bardzo śmiałych reform terytorialnych, oznaczających wręcz likwidację dotychczasowych jednostek samorządu terytorialnego poprzez ich na przykład łączenie,
szersze samorządy o zasięgu metropolitalnym, czego właśnie przykładem jest Montreal. Jeżeli chodzi o drugie pytanie badawcze i drugą hipotezę, czyli czy któraś z tych ścieżek jest bardziej efektywna, moja odpowiedź brzmiałaby, że nie ma uniwersalnej, optymalnej ścieżki upodmiotowienia obszarów metropolitalnych, uwzględnienia ich w organizacji terytorialnej państwa. Poszukiwanie, ten proces poszukiwania rozwiązań najczęściej jest długotrwałym, takim mozolnym procesem ścierania się właśnie tych imperatywów globalnych, czyli tej racjonalności ekonomicznej, organizacyjnej z racjonalnością, którą moglibyśmy określić jako racjonalność normatywna, racjonalność historyczna, co przynosi w efekcie bardzo zróżnicowane rozwiązania wynikające z kontekstu, których zresztą ocena efektywności jest niejednoznaczna. Nawet najbardziej racjonalne i idące w kierunku tej racjonalności właśnie ekonomicznej, organizacyjnej strategie właśnie dlatego, że nie działają w społecznej i historycznej próżni, mogą okazywać się bardzo kosztowne, jak było to w przypadku Montrealu, co chciałbym Państwu za chwilę pokazać. Wreszcie trzeba także zrelatywizować realne oddziaływanie jednostek, instytucji zarządzania metropolitalnego na procesy metropolizacji jako takie, które przecież są przede wszystkim efektem logik globalnych, a nie tylko realizowanych polityk. No i wreszcie, czy zatem oznacza to, że obserwacje tych trajektorii metropolii zagranicznych nie mają sensu w kontekście polskim? W moim przekonaniu mają sens, ale pod warunkiem, że po pierwsze wyzbędziemy się naiwnej wiary w to, że istnieje jakieś idealne, uniwersalne rozwiązanie i po drugie, jeśli będziemy w stanie uczyć się na błędach innych w procesie konstruowania naszych ścieżek, naszych własnych ścieżek upodmiotowienia polskich obszarów metropolitalnych. Mówię o tym wszystkim już teraz, abyście Państwo w tym kontekście odczytywali przykład Montrealu i moje wystąpienie, dlatego że ja nie jestem geografem, nie jestem urbanistą, jestem socjologiem i politologiem i jakby nie będę skupiał się na konkretnych rozwiązaniach technicznych w funkcjonowaniu metropolii. Mnie raczej właśnie interesują czynniki wpływające na trajektorię reform metropolitalnych i ich konsekwencje. I już przechodzę w tej chwili do samej Kanady i Quebecu i wreszcie Montrealu. Rozpocząć zatem należy od stwierdzenia, iż konstytucja, która reguluje funkcjonowanie kanadyjskiego systemu politycznego, to konstytucja z 1867 roku i ona w zasadzie reguluje przede wszystkim relacje pomiędzy rządem federalnym, bo mamy do czynienia z federacją, a prowincjami, czyli członami federacji. W związku z tym to prowincjom jakby pozostawia się wolną rękę w zakresie nadawania praw miejskich i określania kompetencji miast. Oznacza to, że te kompetencje mogą być różnie ukształtowane z prowincji na prowincję, a nawet w obrębie tej samej prowincji te kompetencje mogą być zróżnicowane. To one właśnie dysponują swobodą nie tylko tworzenia jednostek, miejskich jednostek terytorialnych, ale także mogą istotnie ingerować w ich funkcjonowanie, na przykład mając wyłączne kompetencje w zakresie edukacji czy zdrowia. Decyzje dotyczące tworzenia szkół czy ośrodków służby zdrowia w kanadyjskich miastach zapadają na poziomie prowincji. O słabości pozycji miast w kanadyjskim systemie politycznym świadczą także ograniczenia fiskalne i dochodowe tych jednostek samorządowych. Głównymi źródłami ich finansowania są przede wszystkim sięgające 50% przychodów podatki od nieruchomości, w dalszej kolejności przychody z wydawanych pozwoleń i mandatów. Miasta tam pozbawione są udziału wzorem europejskim w podatku od osób fizycznych czy też przedsiębiorstw. To przekłada się na słabość miejskiej sceny politycznej i samych miast, które raczej kojarzą się z takim pragmatycznym po prostu dostawcą dóbr i usług komunalnych. Miasta w odróżnieniu od tych wielu miast europejskich nie dysponują klauzulą kompetencji generalnej i w zasadzie mogą działać wyłącznie w zakresie nadanych im uprawnień i w wielu wypadkach, często nawet prozaicznych, no, muszą to pozwolenie ze strony prowincji mieć.
W tym sensie no, budzi pewne zdziwienie, że nawet wyspa księcia Edwarda, malutka wyspa, ale mająca status prowincji, ma daleko idącą autonomię, znacznie większą autonomię niż 3-milionowe Toronto. Uwidacznia się tu zatem głęboka dysproporcja pomiędzy pozycją miast kanadyjskich w systemie politycznym, a ich rosnącym realnym znaczeniem we współczesnych procesach gospodarczych, globalnej gospodarce, no i oczywiście wyłanianiu się tych wielomilionowych obszarów metropolitalnych, które odgrywają kluczową rolę w obliczu współczesnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, generowaniem innowacji, czy wreszcie chociażby przyszłością demokracji. No i w tym kontekście warto podkreślić, że federalizm kanadyjski, mimo sztywnej konstytucji, tej z 1867 roku, można uznać za federalizm ewolucyjny, dlatego że mimo no, trudności w zmianach konstytucji udaje się sytuację, pozycję miast i metropolii zmieniać, co pokazuje, iż jest to federalizm właśnie elastyczny. Biorąc pod uwagę no, moją hipotezę roboczą, którą Państwu zaproponowałem, a więc o wpływie niskiego upodmiotowienia samorządu miejskiego w przypadku Kanady, w przypadku Kanady przełożyło się to na najpierw bardzo śmiałe reformy terytorialne, które jednak okazały się na tyle kosztowne społecznie i polityczne, że doprowadziły w zasadzie do blokady dalszych adiustacji dostosowań terytorialnych obszarów metropolitalnych i powrotu do reform funkcjonalnych, czyli tak zwanej decentralizacji politycznej. I stąd tytuł tego wykładu właśnie, mianowicie o integracji i dezintegracji w obszarze metropolitalnym Montrealu. Jeżeli chodzi o spojrzenie historyczne na rozwój współpracy i pierwszy etap tej współpracy w przypadku Montrealu, w obszarze metropolitalnym Montrealu, to te tradycje sięgają w zasadzie początku XX wieku. Na początku XX wieku przyjmowało to przede wszystkim postać włączania, systematycznego włączania w obszar administracyjny miasta, znajdujących się w trudnej sytuacji zarówno finansowej, jak i infrastrukturalnej przedmieści, często zadłużonych przedmieści. Stąd w 1921 roku powstała Komisja Metropolitalna Montrealu, pierwsza tego rodzaju jednostka metropolitalna w Kanadzie, której zadaniem było kontrolowanie tego procesu właśnie wchłaniania w granice administracyjne miasta, przedmieści, kontrolowania, oddłużania ich i kontrolowania ewentualnie zaciągania kolejnych zobowiązań. Kolejna istotna data to rok 1959 i powstanie współpracy metropolitalnej Montrealu. Natomiast ja chciałbym przede wszystkim przykuć Państwa uwagę do roku 1969 i powstania wspólnoty miejskiej Montrealu, Communauté Urbaine de Montréal. To wpisuje się w mniej więcej w ten sam czas, troszeczkę później, kiedy powstawały we Francji te słynne metropolie równowagi. I to tak naprawdę jest pierwsza istotna jednostka współpracy i koordynacji w obszarze metropolitalnym, która no, przypomina te współcześnie działające jednostki współpracy międzygminnej. Ona miała kompetencje w zakresie transportu zbiorowego, służby zdrowia, bezpieczeństwa, rekreacji, parków, oczyszczania wody, odbioru, utylizacji odpadów, a także zagospodarowania przestrzennego. Niemniej jednak ta struktura z końca lat 60. nie wytrzymała próby czasu i no, między innymi nie była w stanie nadążać za ciągle rozrastającym się terytorialnie obszarem metropolitalnym, w związku z czym u schyłku XX wieku w zasadzie wspólnota miejska Montrealu obejmowała już nieco ponad tylko 50% ludności w funkcjonalnym obszarze metropolitalnym, a te tereny o najwyższej dynamice wzrostu demograficznego znajdowały się już poza jej granicami. To otworzyło drogę do trwającej prawie 8 lat dyskusji na temat tego, jaką formę powinna przyjąć nowa jednostka koordynacji współpracy w obszarze metropolitalnym. Wiele raportów, wiele komisji, między innymi ta chyba najbardziej znana komisja Pichetta z 1992 roku,
w myśl której ta współpraca powinna przyjąć formę utworzenia zinstytucjonalizowanego regionu metropolitalnego Montrealu, który miał skupiać 102 jednostki samorządu terytorialnego w obszarze funkcjonalnym, a kompetencje tej jednostki miały dotyczyć planowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego, środowiska, kultury, sztuki, transportu i bezpieczeństwa publicznego. I te dyskusje w zasadzie zostały ucięte na początku 2000 roku w związku z utworzeniem wspólnoty metropolitalnej Montrealu, Communauté Métropolitaine de Montréal, która w zasadzie szła właśnie w stronę tych konkluzji raportu komisji Pichetta. W skład tej wspólnoty metropolitalnej Montrealu weszło, jak Państwo tutaj widzicie na slajdzie, weszło 82 jednostki samorządu terytorialnego, a ta wspólnota metropolitalna składa się z istniejąca do dzisiaj z 5 stref, z miasta Montreal, miast Laval i Longueuil, to widzicie Państwo na tej mapce w prawym dolnym rogu, i wreszcie z czegoś, co Kanadyjczycy nazywają północną i południową koroną obszaru metropolitalnego, łącznie prawie 3,5 miliona mieszkańców. Jeżeli chodzi o kompetencje tej wspólnoty metropolitalnej, to dotyczą one przede wszystkim harmonizacji działania samorządów w obszarze, w regionie metropolitalnym Montrealu, w zakresie wspólnego opodatkowania, zagospodarowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego, mieszkalnictwa socjalnego, infrastruktury obiektów o znaczeniu metropolitalnym, transportu zbiorowego, metropolitalnych arterii drogowych, a także zarządzania i utylizacją odpadów, oczyszczaniem wody. I jeżeli chodzi o zarządzanie tą jednostką, to zarządzana ona jest przez Radę. Jej finansowanie odbywa się poprzez składkę wpłacaną przez każde z miast członkowskich i zarządza nią Rada składająca się z 28 członków, 14 to przedstawiciele miasta Montreal, po 3 przedstawicieli miast Laval i Longueuil i po 4 reprezentantów tej, o której wspomniałem, korony północnej i korony południowej tego obszaru. W sytuacji równowagi głosów głos przeważający ma mer miasta Montreal. Natomiast to, co wzbudziło, proszę Państwa, i do tego w zasadzie zmierzam, najwięcej kontrowersji, to była ustawa z czerwca 2000 roku. Najwięcej natomiast kontrowersji wzbudziła ustawa przyjęta w grudniu, jeszcze tego samego roku, w grudniu 2000 roku, która była ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich, kiedy rząd prowincji Quebecu zdecydował o utworzeniu nowego miasta Montreal w obrębie wyspy Montreal, na której dotąd funkcjonowało kilkanaście niezależnych miast, niezależnych jednostek samorządu terytorialnego. Po tej fuzji nowe miasto Montreal miało liczyło, przynajmniej przez jakiś czas, 1,8 miliona mieszkańców. Tak jak powiedziałem, ta decyzja była ogromnym zaskoczeniem, dlatego że nie była ona rekomendowana przez żaden z przyjętych raportów i w zasadzie nie była poprzedzona jakimikolwiek konsultacjami społecznymi. Nowe miasto Montreal zostało podzielone na 27 dzielnic, z których 18 odzwierciedlało terytorialnie wcześniej istniejące na wyspie Montreal miasta, a 9 stanowiły dzielnice dawnego Montrealu. Aby złagodzić kontrowersje, jakie wzbudziła ta arbitralna, odgórna decyzja podjęta przez rząd prowincji Quebec, w roku 2003 przyjęto ustawę przewidującą głęboką decentralizację w obrębie nowego miasta Montreal. Proszę pamiętać, że te dzielnice, tak, to wcześniej były miasta, miały swoje urzędy, które stały się urzędami dzielnicowymi i między innymi chodziło tutaj o to, aby pozwolić na utrzymanie
no, pewnych specyfik, które wcześniej funkcjonowały w tych poszczególnych miastach. Te specyfiki nawet dotyczyły pewnego reżimu zatrudnieniowego czy płacowego urzędników we wcześniej funkcjonujących miastach. No, opozycja nie słabła mimo tej ustawy, która przeniosła część kompetencji nowego miasta Montreal na dzielnicy i część środków. W protestach, utrzymujących się protestach, sporą rolę odegrała także ludność anglojęzyczna Nowego Montrealu. Pamiętajmy, że jesteśmy w Quebecu, czyli francuskojęzycznej prowincji Kanady, w Montrealu, gdzie, jak Państwo zapewne wiecie, no, nacisk na utrzymanie tej odrębności kulturowej, językowej w kontekście frankofonii ma ogromne znaczenie, więc ta mniejszość anglojęzyczna, skupiona przede wszystkim w zachodniej części wyspy, no, bała się, że funkcjonując w jednym mieście, no, nie będzie mogła wciąż dłużej cieszyć się na przykład świadczeniem usług publicznych w języku angielskim, czy utrzymaniem języka angielskiego jako wiodącego na przykład w placówkach szkolnych. Więc ta ustawa z 2003 roku o tej daleko posuniętej decentralizacji w obrębie nowego miasta Montreal była swego rodzaju ukłonem wobec tej mniejszości anglofońskiej. Ostatecznie jednak okazało się, że to poszerzenie samodzielności dzielnic zainicjowało dalsze rewindykacje, nie zatrzymało tych protestów i niechęci wobec fuzji tej narzuconej odgórnie przez prowincję Quebecu, i to przyniosło kolejną ustawę z 18 grudnia 2003 roku, ustawę przewidującą referenda w niektórych jednostkach terytorialnych w obszarze Nowego Montrealu, no, które dotknięte zostały tą przymusową fuzją, amalgamacją, jak to mówią Kanadyjczycy. W wyniku tej ustawy, proszę Państwa, 20 czerwca 2004 roku doszło do referendów w 22 byłych miastach wcielonych do Nowego Montrealu i mieszkańcy 15 z nich zadecydowali o secesji, o opuszczeniu Nowego Miasta Montreal z dniem 1 stycznia 2006 roku. No, co spowodowało, że no, dzisiaj Montreal wygląda jak ten przysłowiowy ser szwajcarski, ponieważ w obrębie tego miasta funkcjonują enklawy w postaci niezależnych miast, co Państwo widzicie na mapce po lewej stronie. Ten ciemniejszy kolor to właśnie te dzielnice Nowego Montrealu, a wcześniej niezależne miasta, które wystąpiły w następstwie referendum z miasta Montreal. Dlaczego umieściłem tą mapkę po prawej stronie? Dlatego, że jak Państwo spojrzycie na, niestety mapki są oryginalne w języku francuskim, jak Państwo spojrzycie na układ jakby ludności ze względu na język, widać ewidentnie pewną zależność pomiędzy tymi miastami, wcześniej funkcjonującymi miastami, które wystąpiły z Nowego Montrealu, a dominacją ludności anglojęzycznej. Ta zachodnia część, to West Island, zachodnia część wyspy Montreal, jak widać, jest tam skupiona ludność anglojęzyczna i to przede wszystkim właśnie te jednostki wystąpiły z Montrealu, co pokazuje, że to metropolitalne współrządzenie jest jednak sprawą bardzo trudną i jest to proces, którego aktorami nie są tylko i wyłącznie politycy i struktury instytucjonalne różnego szczebla, ale także właśnie lokalne organizacje mieszkańcy, których interesy i te zakorzenione tożsamości, o których mówiłem wcześniej, muszą być brane pod uwagę w wypracowywaniu kompromisowych rozwiązań. Co stało się dalej, proszę Państwa? W związku z niepowodzeniem fuzji i utworzenia nowego miasta Montreal, no, pojawił się problem organizacyjny, dlatego że z chwilą powstania nowego miasta Montreal, tego połączonego w obrębie wyspy Montreal, spora część usług publicznych była już świadczona w skali całej wyspy. Na myśli kwestie transportu, czy na przykład odbioru, utylizacji odpadów. Sytuacja, w której te miasta wystąpiły, ogłosiły secesję, no trudno sobie wyobrazić, że nagle autobusy
miały zacząć omijać te miasta, prawda, albo śmieciarki. W związku z tym pojawiła się potrzeba dokonania dalszych adiustacji, dalszych dostosowań organizacyjnych w obszarze rdzenia metropolii Montrealu. Po prostu trzeba było stworzyć kolejną jednostkę współpracy międzygminnej. Była to właśnie Rada Aglomeracji, której głównym celem było zuniformizowanie i wspólne finansowanie dostępu do określonych usług publicznych świadczonych dla wszystkich mieszkańców wyspy Montreal. Rada aglomeracji zarządzana jest przez 15 radnych miasta Montreal oraz 15 merów odtworzonych miast, tych, które dokonały secesji w drodze referendum. Bo ta rada wykonuje oczywiście zadania w zakresie świadczenia usług służących wszystkim mieszkańcom wyspy Montreal i ponownie w sytuacji równowagi głosów głos wiodący ma przewodniczący Rady Aglomeracji, którym jest prezydent, czyli używając tamtejszej terminologii mer Montrealu. Te świadczenia, wspólne usługi publiczne świadczone na poziomie aglomeracji finansowane są przez dodatkowy podatek aglomeracyjny. Oznacza to, że mieszkańcy tych miast odtworzonych otrzymują dwie faktury. Po pierwsze tą za usługi świadczone na poziomie ich miasta, a ze strony Montrealu za usługi świadczone na poziomie aglomeracji. W przypadku Montrealu sprawa nie wygląda łatwiej, dlatego że pamiętamy tą ustawę o daleko posuniętej decentralizacji w obrębie samego Montrealu, więc ta decentralizacja oznacza, że także dzielnice Montrealu mogą wprowadzać dodatkowe świadczenia czy usługi publiczne, za które mogą pobierać podatek na poziomie dzielnicy, w związku z czym nawet mieszkańcy Montrealu mogą także płacić podatek na poziomie swojej dzielnicy, następnie na poziomie aglomeracji, czyli wyspy Montreal. Więc proszę Państwa, ta ewolucja struktur i mechanizmów zarządzania obszarem metropolitalnym Montrealu, którego krytycznym etapem była jednak fuzja gmin w rdzeniu tej metropolii, doprowadziła do wykształcenia bardzo złożonego i wielopłaszczyznowego zarządzania. System ten od 2006 roku w zasadzie obejmuje aż cztery poziomy. Po pierwsze mamy wspólnotę metropolitalną Montrealu, tak, to wspólnota, o której mówię na samym początku, obejmująca te pięć podstref w zasadzie, tak, koronę północną, południową, miasta Laval, Longueuil oraz miasto Montreal. Następnie mamy poziom aglomeracji, a więc wyspy Montreal, która musiała powstać w następstwie secesji niektórych miast z nowego miasta Montreal. Następnie mamy poziom jednostek miejskich, czyli nowego Montrealu i miast odtworzonych i wreszcie poziom bardzo silnie upodmiotowionych dzielnic nowego Montrealu. W związku z czym reforma, która miała uprościć, zracjonalizować, przynieść oszczędności, tak naprawdę przełożyła się na bardzo skomplikowany i kosztowny system zarządzania tym obszarem metropolitalnym. Ja tutaj poniżej umieściłem jeszcze wypisane kompetencje dzielone pomiędzy właśnie szczebel lokalny, czyli miast na wyspie Montreal, a kompetencje aglomeracyjne. Ja może nie będę ich odczytywał, może jedynie na te lokalne zwróćmy uwagę, że oczywiście dotyczą one pozwoleń na budowę lokalnych wodociągów, kanalizacji, zbiórki, transportu odpadów, ale już nie ich utylizacji, tym zajmuje się poziom aglomeracyjny. No i oczywiście infrastruktura lokalna, lokalne obiekty kulturalne i sportowe. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to przede wszystkim to, iż te próby zracjonalizowania organizacji funkcjonowania tego obszaru metropolitalnego paradoksalnie przyniosły bardzo skomplikowany, bardzo kosztowny i złożony system. Jednocześnie zmiany te zostały okupione bardzo poważnymi
kosztami społecznymi i politycznymi, dlatego że po wprowadzeniu fuzji, po roku 2006 także, odtworzeniu wcześniej funkcjonujących miast, realizowane raporty i badania wykazywały właśnie brak tych spodziewanych rezultatów w postaci chociażby większej sprawności w zarządzaniu infrastrukturą, czy też oszczędności w ich utrzymaniu, czy chociażby zmniejszenia ilości administracji, czy też urzędników. Te efekty się nie pojawiły, ale dodatkowo jeszcze te reformy jakby zamknęły drogę do kolejnych administracji. Wszystkie w zasadzie z tych raportów wskazywały na to, że ostatniej rzeczy, jakiej można w tej chwili myśleć, to dokonywanie dalszych korekt adiustacji, jeżeli chodzi o granice tych jednostek terytorialnych, czy też próbę zracjonalizowania dalszych korekt do tego bardzo skomplikowanego systemu. To spowodowało zmianę strategii rządu prowincji Quebecu, porzucenia dalszych reform zasięgu terytorialnego metropolii Montrealu. Wiadomo było, że nie znajdzie to już akceptacji ani wśród mieszkańców, ani samorządowców Montrealu. W związku z tym władze prowincji skupiły się na reformach funkcjonalnych, czyli po tej integracji, dezintegracji obszaru metropolitalnego zdecydowano się na w zasadzie zmniejszenie uwagi skierowanej w stosunku do współpracy w obrębie regionu metropolitalnego, a skupiono się na wzmocnieniu rdzenia tego obszaru metropolitalnego, czyli samego miasta Montreal względnie jego aglomeracji, czyli po prostu wyspy Montreal, i kolejne reformy w zasadzie ograniczają się do zmian już nie granic administracyjnych, ale kompetencyjnych samego rdzenia tego obszaru metropolitalnego. I tutaj chciałbym wspomnieć o dwóch najważniejszych regulacjach. Jest to ustawa numer 121 z 2016 roku, która weszła w życie pod koniec 2017 roku, która przyznaje szeroką autonomię i prerogatywy miastu Montreal, uznając to miasto za pierwszą metropolię Quebecu, a swoistą operacjonalizacją tej ustawy jest porozumienie ramowe zawarte pomiędzy rządem Quebecu a miastem Montreal, w skrócie Reflex Metropole, które to porozumienie no, potwierdza i jakby uszczegóławia pewne przywileje, którymi Montreal w skali tej prowincji może się cieszyć. Jeżeli chodzi o samą ustawę, to ona po pierwsze zmienia nazwę miasta na właśnie Metropolia Montreal i przyznaje miastu szerokie kompetencje w zakresie handlu, kultury, komunikacji, dziedzictwa kulturalnego, a także koncesji, to ciekawostka, koncesji na sprzedaż alkoholu, ale o tym może za chwilę parę słów też powiem. Montreal może od tego czasu tworzyć podmioty publiczne, których działania będą odpowiadały na potrzeby mieszkańców, może tworzyć programy wsparcia dla przedsiębiorców, programy wsparcia imigrantów. Trzeba pamiętać, że Montreal przyjmuje w zasadzie 70% imigrantów w całej prowincji Quebecu. Jest bardzo zróżnicowany pod względem kulturowym, więc ta kompetencja była jak najbardziej metropolii potrzebna. Kompetencje w zakresie wspierania budownictwa socjalnego, czy też renowacji budynków zdegradowanych. No i wreszcie także możliwości definiowania godzin otwarcia placówek handlowych przy tej koncesji na sprzedaż alkoholu. To brzmi dosyć kuriozalnie w kontekście europejskim, ale no należy pamiętać, że w czasach, kiedy w Stanach Zjednoczonych panowała prohibicja, Montreal był ostoją wolności, często nazywany był Paryżem w Ameryce Północnej, więc ta swoboda także w zakresie właśnie wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu była jakby miała wymiar symboliczny. Porozumienie Reflex Metropol dodatkowo przewiduje konkretne wsparcie finansowe, jakim Metropolia Montreal może się cieszyć ze strony władz prowincji. Mowa tam jest o 50 milionach dolarów kanadyjskich
rocznie, począwszy od 2021 roku. I wreszcie pojawia się także zapis mówiący o tym, że wszelkie nowe regulacje przyjmowane na poziomie prowincji Quebecu, które mogłyby mieć wpływ na sytuację finansową czy społeczną Montrealu, takie ustawy prowincji muszą zawierać oddzielny rozdział poświęcony wyłącznie Montrealowi i analizujący jakby specyfikę potencjalnych skutków tych regulacji właśnie w Montrealu. Zatem próbując podsumować ową trajektorię, którą starałem się nakreślić, widzimy tutaj wyraźnie trzy etapy. Prawda? Pierwszy etap tej klasycznej takiej współpracy międzygminnej, tworzenia jednostek współpracy międzygminnej, której zwieńczenie było utworzenie wspólnoty metropolitalnej Montrealu w 2000 roku. Następnie 2000 rok, to jest ten moment przełomowy, kiedy jak grom, prawda, z jasnego nieba spada decyzja o utworzeniu fuzji kilkunastu samorządów, wcześniej funkcjonujących jako niezależne miasta, w nowe miasto Montreal. I tutaj na marginesie, nie jest to przedmiotem wykładu, więc nie będę o tym mówił, ale ten los nie spotkał tylko i wyłącznie Montrealu. 11 innych obszarów miejskich w tej prowincji także zostało poddanych takim przymusowym fuzjom, między innymi stolica. Między innymi stolica tej prowincji, miasto Quebec, stolica prowincji Quebec. Więc ten etap był krytyczny, tak? Krytycznym momentem, bo no, zakończyło się to oczywiście rozpadem nowego miasta Montreal i wykształceniem się nowego, ale bardzo skomplikowanego systemu współrządzenia w tym obszarze metropolitalnym z Radą Aglomeracji, o której wspominałem, co zaskutkowało ostatecznie zahamowaniem po pierwsze głębszej współpracy w regionie metropolitalnym i porzuceniem dalszych prób dostosowywania zasięgu terytorialnego tej metropolii i zwrotem w stronę reform funkcjonalnych, czyli poszerzania kompetencji już samego Montrealu w kształcie, w jakim wyszedł on z tych trudnych perypetii związanych z próbą jego połączenia na wyspie Montreal. Proszę Państwa, wracając do wniosków, przechodząc do wniosków, a tak naprawdę wracając do hipotez, które postawiłem na samym początku i kończąc już to wystąpienie. Zatem rzeczywiście niski poziom upodmiotowienia miast i całkowite ich uzależnienie, ich pozycji, ich kompetencji od władz prowincji w przypadku Quebecu otworzyło to drogę do eksperymentowania i wdrażania bardzo śmiałych, jednocześnie kontrowersyjnych rozwiązań dostosowawczych, adiustacyjnych. Nie byłoby to możliwe bynajmniej we Francji, gdzie radni miejscy, merowie bezpośrednio zasiadając w parlamencie, w senacie, w zgromadzeniu narodowym, mają wpływ na przyjmowane regulacje prawne, co przekłada się na pewną inercję tego systemu. W przypadku Kanady zaskutkowało to, tak jak powiedziałem, bardzo odważnymi reformami, także zasięgu terytorialnego w obszarze metropolitalnym. Więc tą pierwszą hipotezę, przynajmniej przykład kanadyjski by i Montrealu by potwierdzał. Do pewnego stopnia także Toronto, o którym nie będę tutaj mówił, ale jest to inna prowincja Ontario. Toronto troszkę wcześniej, bo w 1998 roku podobny proces fuzji na jeszcze szerszą skalę także przeżyło. Skutki były podobne. Jeżeli chodzi o drugą hipotezę, a mianowicie o to, czy któraś z tych ścieżek jest efektywniejsza, czyli ścieżka z jednej strony rozwoju współpracy międzygminnej, która króluje we Francji na przykład, czy też właśnie ścieżka amalgamacji, fuzji, łączenia, tworzenia nowych jednostek samorządowych o charakterze metropolitalnym, czy któraś z tych ścieżek jest efektywniejsza, trudno na to pytanie odpowiedzieć. Przykład Kanady i Montrealu nakazywałoby odpowiedź, że nie do końca tak jest. Strategia ta okazała się jednak niezwykle kosztowna społecznie i politycznie, wyhamowując współpracę w regionie metropolitalnym. Rozpadowi uległ sam nowy i powiększony Montreal. Trzeba było stworzyć kolejną jednostkę zarządzania w tym obszarze, w samym rdzeniu metropolii, czyli Radę Aglomeracji, a destabilizacja społeczna i polityczna, którą to wywołało, tak naprawdę w zasadzie zablokowała możliwość prowadzenia dalszych reform na kolejne kilka, jak nie kilkanaście lat. Więc kilka kroków do przodu i kolejnych kilka w zasadzie do tyłu.
No i wreszcie pytanie o wnioski dla Polski. Wracam do mojej hipotezy. Nie ma idealnych rozwiązań. Wszyscy popełniają błędy, nawet tam, proszę Państwa, gdzie współpraca metropolitalna w obszarach metropolitalnych trwa od wielu dziesięcioleci, gdzie w zasadzie sięga nawet początku XX wieku. Dlatego, że tak jak powiedziałem, ten proces poszukiwania swojej ścieżki to jest mozolny proces poszukiwania pewnych regulacji, rozwiązań, które zawsze są wypadkową z jednej strony, a tego poszukiwania tej racjonalności organizacyjnej, prawda, ekonomicznej w odpowiedzi na procesy globalizacyjne, a z drugiej strony tej historyczności, o której mówię, tej racjonalności historycznej, normatywnej, która odzwierciedlona jest między innymi w pewnej strukturze terytorialnej i głęboko zakorzenionych w świadomości tożsamości terytorialnej. Rozpad Nowego Montrealu ukazuje skutki uboczne zbyt gwałtownie i odgórnie realizowanych reform metropolitalnych. Okazuje się, że najprostsze i najbardziej racjonalne rozwiązania nie zawsze są najlepsze i najefektywniejsze, bo właśnie nie działają, nie są realizowane w społecznej i historycznej próżni. I na koniec powiem tylko Państwu, odnosząc się już do przypadku metropolii, z której się wywodzę, czyli GIZM-u, swego czasu prezydent Uszok wystąpił z takim z taką prowokacyjną propozycją połączenia miast wcześniejszego GIZM-u, czyli tych 14 miast funkcjonujących wspólnie w postaci GIZM-u od 2007 roku w jedno nowe miasto. Oczywiście nie była to realna propozycja, raczej powiedziałbym taka prowokacja intelektualna. Zakładam, że gdyby to doszło do skutku, to skończyłoby się to znacznie gorzej niż w przypadku Montrealu, biorąc pod uwagę złożoność historyczną i tożsamościową konurbacji górnośląskiej. W końcu mamy między innymi słynny trójkąt trzech cesarzy, a potwierdza to także poziom konfliktowości funkcjonowania wewnątrz tego pierwszego związku metropolitalnego. Bardzo w takim razie Państwu dziękuję za uwagę i jestem otwarty na dyskusję wokół tez, które postawiłem i samego wystąpienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Profesorze za wystąpienie. Z wielką pasją przysłuchiwałem się Pana wypowiedzi. Podkreślę, to kieruję słowa do wszystkich naszych odbiorców, że jest to moment, kiedy Państwo możecie zadawać pytania Panu Profesorowi, a pytania zadawajcie Państwo na Facebooku pod nagraniem, a ja za chwilę Państwa pytania będę odczytywał. Na zasadzie na pierwsze pytanie, które chciałem postawić Panu Profesorowi, Pan Profesor już odpowiedział, bo zasadniczo zawsze pytam, jakie wnioski z lekcji zagranicznej płyną dla Polski, a więc odpowiedź na to pytanie się pojawiła w konkluzjach, w związku z czym dopytywał nie będę. W ogóle bardzo ciekawa historia i pomijając już kwestię standardu jakości życia mieszkańców czy jakości usług publicznych, z których jednak miasta kanadyjskie słyną, no to z perspektywy zarządczej czy organizacyjnej, no to rzeczywiście koszmarek, ale już nie będę ewakuował tematu, bardzo ciekawa prelekcja. I pojawiały się, Szanowni Państwo, pierwsze pytania, będę je czytał kolejno, Pan Piotr Górny. Czy Montreal jest jedynym miastem w Kanadzie, albo chociaż w Quebecu, który cieszy się tak dużą autonomią? Panie Profesorze, tak brzmi pytanie Pana Piotra Górnego. Tak, to znaczy, proszę Państwa, dysproporcja, jeżeli chodzi o potencjał ludnościowy, ale także potencjał w zakresie funkcji metropolitalnych pomiędzy Montrealem a kolejnymi miastami tej prowincji jest ogromny. No, proszę Państwa, stolica Montrealu, czyli Quebec, liczy zresztą także po fuzji przymusowych, które przeżywał w tym samym momencie, kiedy Montreal, no ja już ze względu na ograniczenie czasowe nie mogłem o tym powiedzieć, to proszę Państwa, Quebec to raptem, o ile się nie mylę, około 500 tysięcy mieszkańców, tak, w porównaniu do Montrealu, który po fuzji miał około 1,9 miliona, po secesji tych 15 miast 1,6 bodajże miliona mieszkańców. Analizowałem ostatnio raporty dotyczące potencjału gospodarczego metropolii w tej prowincji. No i okazuje się, że
W zasadzie 73% wszystkich nowo powstałych miejsc pracy od 2010 roku, one powstały w obszarze metropolitalnym właśnie Montrealu. To on przyciąga najwięcej obcokrajowców, którzy zresztą 3/4 tych właśnie nowo powstałych miejsc jakby zasiedlili miejsc pracy. Więc jakby to przełożyło się na specjalne potraktowanie Montrealu i przyznanie mu no, daleko sięgających kompetencji, ale jednocześnie muszę Państwu powiedzieć, że z moich jakby dyskusji z kolegami z tego Centrum Badań nad Governance w Ottawie, o którym wspominałem, wynika, że tak naprawdę jednocześnie mowa jest o pewnych zawiedzionych nadziejach, dlatego że liczono, po pierwsze te 50 milionów dolarów, o których powiedziałem rocznie, to w skali potrzeb Montrealu to nie jest wiele. Po drugie, nie poszerzono ostatecznie źródeł dochodów własnych tej metropolii. Nie pojawiły się udziały w na przykład podatkach dochodowych od osób fizycznych czy przedsiębiorstw. Więc raczej to jest wskazanie pewnego kierunku dalszej ewolucji, a o takiej pełnej autonomii trudno tutaj mówić. Natomiast na pewno, zresztą ta ustawa, o której mówiłem, z 2016 roku, ona wprost nazywa tylko i wyłącznie Montreal metropolią Quebecu. Więc jakby już to świadczy o tym, że no, faktycznie tak jest, że tylko Quebec cieszy się aż tak szeroką autonomią. Natomiast powtarzam jeszcze raz, te adiustacje terytorialne, one dotyczyły 11 obszarów, o ile się nie mylę, 11 obszarów miejskich w całej prowincji. Doświadczył tego również sam Quebec. Tam połączono bodajże z Quebeciem 12 miast leżących w jego obszarze funkcjonalnym. Wystąpiło z niego w podobny sposób, wystąpiły z niego dwa miasta i też trzeba było stworzyć aglomerację, podobnie jak w Montrealu, aby zarządzać usługami publicznymi jakby w skali aglomeracji. Dziękuję serdecznie. Pojawiło nam się kolejne pytanie. Pan dyrektor Jakub Petruszewski, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, i pytanie brzmi następująco. Czy metropolia posiada kompetencje do planowania przestrzennego na poziomie całej metropolii? Czy metropolia posiada kompetencje do prowadzenia polityki rozwoju dla obszaru? Panie profesorze? No, tak jak powiedziałem, ja nie jestem geografem, nie jestem urbanistą, więc powiem szczerze, że kwestie planowania przestrzennego to nie są te zagadnienia, które analizowałem z jakąś szczególną uwagą. Na pewno, jeżeli chodzi o odtworzony, połączony Montreal, czyli miasta w obrębie wyspy Montrealu na poziomie aglomeracji, to wspólne planowanie przestrzenne tam jest. Natomiast jeżeli chodzi o skalę regionu metropolitalnego, czyli wspólnotę metropolitalną Montrealu, tutaj mamy do czynienia raczej z koordynowaniem, uzgadnianiem polityk i dokumentów planistycznych niż wspólnym, że tak powiem, generowaniem wiążących prawnie dokumentów. Więc natomiast na poziomie rdzenia tego obszaru metropolitalnego, który stanowi wyspa Montreal, gdzie ustanowiono aglomerację, radę aglomeracji, tam to planowanie wspólne jest. Natomiast przyznam, że tak jak powiedziałem, no, te zagadnienia planowania przestrzennego nie były jakimś przedmiotem mojej szczególnej uwagi. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Pojawiło się kolejne pytanie, już je odczytuję. Pani Marika Pirveli. Czy można uznać, że opisana metropolia jest państwem w państwie? Jeżeli tak, to czy jest i gdzie następuje ścieranie się ich kompetencji? To rozumiem pytanie dotyczące kwestii tej wielopoziomości zarządzania obszarem metropolitalnym, ścieranie się tych czterech warstw, o których pan profesor wspominał. Czy jest państwem w państwie? Proszę Państwa, no, trudno mi jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, prawda? No, na pewno cieszę się w porównaniu do innych miast kanadyjskich najdalej usuniętą autonomią i swobodą działania.
Natomiast jednocześnie, tak jak już powiedziałem, aktorzy analizujący to od wewnątrz raczej odbierają to jako zawiedzione nadzieje na rzeczywiste upodmiotowienie i możliwość decydowania o sobie. Więc nie nazwałbym jednak Montrealu państwem w państwie, natomiast z całą pewnością prowincję Quebec państwem w państwie bym nazwał, jako że prowincja Quebecu jest członem federacji i, tak jak już powiedziałem, ma ogromną swobodę w kształtowaniu zarówno pozycji statusu miast i pozycji jednostek samorządu terytorialnego, a te odgórnie narzucane fuzje nie tylko wobec Montrealu, ale Quebecu i także innych pozostałych 9 obszarów miejskich o tym świadczą. Więc nie sądzę, aby można było uznać miasta kanadyjskie, a tym bardziej nie miasta, a miasta prowincji Quebec za państwa w państwie. Chociaż no, najbardziej posunięta autonomię ma właśnie Montreal, ale mimo wszystko to nie jest tak daleko posunięta autonomia, chociażby pod względem tym finansowym i fiskalnym, o czym powiedziałem, aby można było uznać Montreal za państwo w państwie. Więc raczej moja odpowiedź jest negatywna, nie. I kolejne pytanie. Pani Krystyna Ewa Nizioł. W jaki sposób zasady finansowania metropolii mogą wpływać na jej faktyczną autonomię? Czy taki problem występuje w przypadku tej metropolii? No jak najbardziej, proszę Państwa. No, na samym początku wykładu mówiłem o tym, co wyróżnia te miejskie jednostki samorządu terytorialnego w Kanadzie, a mianowicie między innymi właśnie słabość finansowa. Tak? To, że 50% dochodów tego samorządu pochodzi z podatku od nieruchomości, no, i brak jest udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych, świadczy o słabości. I ten proces upodmiotowienia autonomii tych obszarów metropolitalnych, spodziewano się, że on w pierwszej kolejności, poza kompetencjami, o których mówiłem, on jednak przełoży się na autonomię finansową, na poszerzenie własnych źródeł dochodowych, co się nie stało. I z tego też powodu negatywnie odpowiedziałem na to wcześniejsze pytanie, prawda? Nie mając własnych, niezależnych źródeł finansowania, będąc uzależnionym od koniunkturalnych, powiedzmy sobie szczerze, jednak politycznie uwarunkowanych subwencji ze strony władz prowincji, tam mówiłem o tych 50 milionach dolarów kanadyjskich, wiecie Państwo, w sytuacji obecnej i pandemii, ja nie jestem przekonany, czy to będzie możliwe, czy to zostanie utrzymane, prawda? Czym innym jest ustawowe uregulowanie i zagwarantowanie dodatkowych dochodów własnych, tak jak chociażby miało to miejsce w przypadku GZM-u w postaci udziałów właśnie w podatku od osób fizycznych. Więc moim zdaniem jak najbardziej to uniezależnienie finansowe, sięgnięcie do własnych, posiadanie własnych dochodów budżetowych jak najbardziej przekłada się na samodzielność i autonomię obszaru metropolitalnego. Dziękuję serdecznie. Widzę, że jest kolejne pytanie. Pan Karol Piątkowski. Szanowny panie profesorze, jak wygląda dziś forma współpracy administracyjnej między metropolią Montreal i Quebec? Czy mają one wspólne inicjatywy? Nie jestem w stanie odpowiedzieć panu na to pytanie. Bardzo mi przykro, no nie badałem tego, tak? Więc no, relacje są z całą pewnością, chociażby z tego powodu, że Quebec jako miasto, jako aglomeracja jest stolicą prowincji Quebec, więc trudno sobie wyobrazić, aby no, stolica nie utrzymywała, chociaż mniejsza, tak, mniej znacząca, ale jednak pod względem politycznym centralna, nie utrzymywała relacji i współpracy z no, największą metropolią tej prowincji. Natomiast nie analizowałem projektów czy form współpracy między tymi dwoma obszarami metropolitalnymi. To jeszcze pozwolę sobie ja o jedną rzecz pana profesora zapytać, no bo to, co dla mnie jest najważniejsze w całej problematyce metropolitalnej, no to są funkcje, które samorząd metropolitalny czy metropolie w innych formach organizacyjnych powinny pełnić w systemie społeczno-gospodarczym czy administracyjnym. I z wypowiedzi pana profesora wybrzmiało, że ta funkcjonalność Montrealu jest bardzo szeroka, bardzo rozbudowana, że
tamtejszy prawodawca powierzył metropolii dosyć sporo różnych zadań publicznych i kompetencji, które służą ich realizacji. I tak sobie to porównuję do polskich realiów, no to jednak funkcjonalność GZM-u przy Montrealu wypada bardzo blado, prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie zapominajmy o tym, i to dotyczy także Francji, podobnie jak i Kanady, że te jednostki współpracy tam mają no, naprawdę długą historię. Tak? I ten stopniowy rozrost kompetencyjny był rozpisany na dziesięciolecia. Tam uczono się współpracy przez te wszystkie lata. Ja nie jestem przekonany, czy my jesteśmy w stanie przeskoczyć pewne etapy. Chciałbym w to wierzyć, natomiast moja obserwacja tego, co dzieje się między innymi w pierwszym Polskim Związku Metropolitalnym, to nie napawa mnie w tym względzie optymizmem, wiecie Państwo. Moim zdaniem jednak regulacje prawne, panie doktorze, ja wiem, że Pan właśnie tą dyscyplinę reprezentuje, prawda, ale no niestety nie da się wszystkiego załatwić ustawą i kompetencjami i regulacjami prawnymi. Wiecie Państwo, kiedy my prowadziliśmy w Instytucie Badania Socjologiczne, Społeczne przed powstaniem Związku Metropolitalnego, to jako główną barierę współpracy samorządowcy podawali właśnie brak ustawy i brak specyficznego finansowania dodatkowych środków na taką współpracę. Powiedziano, jak będzie ustawa, jak nas ktoś przymusi, prawda, odgórnie do tej współpracy i jeszcze dadzą nam dodatkowe pieniądze, to my będziemy współpracowali, zobaczycie. No, troszkę dzisiaj perspektywa się zmieniła. Myśmy przeprowadzili badania tuż po powstaniu Związku Metropolitalnego i jakby te akcenty się zmieniły, prawda? Okazuje się, że już no, nie na pierwszym miejscu jest mowa o braku regulacji czy braku finansów, a na pierwszy plan pośród barier funkcjonowania Związku Metropolitalnego pojawiają się jednak sprzeczne interesy miast, konflikty polityczne, egoizm gminny. I czyli coś, co my socjologowie nazywamy po prostu niskim poziomem kapitału społecznego, prawda, tej współpracy. A ona rodzi się tylko w dłuższym procesie poprzez istnienie różnego rodzaju platform dialogu, gdzie ci samorządowcy mogą się spotykać, mogą uczyć się pełnienia innych ról publicznych także, prawda, wyjścia z tego, powiedziałbym, wyjścia z tej roli prezydenta swojego miasta, pana na swoich włościach i wejścia w rolę równorzędnego gracza z innymi prezydentami miast obszaru metropolitalnego, gdzie wspólnie możemy coś razem zbudować, prawda? I skupić się na konkurencji zewnętrznej, a nie na tej konkurencji wewnętrznej. Ale wydaje mi się, że ten kapitał, zwłaszcza to jest coś, co buduje się latami, co w przypadku Kanady, Francji, oni mieli czas po prostu się tego nauczyć. My tego czasu jeszcze nie mieliśmy i niestety, ale tego ustawą załatwić się po prostu nie da. No, dla mnie znamienne jest na przykład to, że po uchwaleniu ustawy dla Śląska inne metropolie, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa domagały się podobnych, analogicznych regulacji prawnych. Natomiast przecież, no okej, ja jestem za dedykowaną ustawą, za stworzeniem wspólnych, jednolitych ram prawnych dla obszarów metropolitalnych w Polsce, ale z drugiej strony w związku z tym, że pewnie na ustawy się nie zanosi w związku z taką, a nie inną polityką rządu, przecież metropolie mogłyby próbować robić to, co im obecne prawo, obowiązujące prawo dozwala, powoływać związki komunalne, międzygminne, gminno-powiatowe, powierzać im zadania publiczne różnego typu i kompetencje, wyposażać finanse, pełnić funkcje ZIT-ów, ale to się nie dzieje. No więc ja się z panem profesorem w pełni zgadzam. Intuicyjnie jako prawnik, nie socjolog, tak to właśnie odczuwam, że tu brakuje kultury współpracy i myślenia kategoriami dobra wspólnego, bo można byłoby dużo osiągnąć bez ustaw dedykowanych, a w oparciu o to, co obecnie w Polsce obowiązuje. Bardziej, że w tej chwili już można tworzyć związki mieszane, prawda? No, GZM, kiedy powstało w 2007 roku, takiej możliwości nie miał i zintegrowało się w zasadzie tylko tych 14 miast na prawach powiatu, ale część jednostek samorządów nie będących miastach na prawach powiatu wejść nie mogły. W tej chwili tych barier nie ma, prawda? A dokładnie. Nowelizacje ustawy o samorządzie gminnym zmieniają te uwarunkowania, upraszczają wiele spraw związanych z tworzeniem, prawda, przekształcaniem tych związków, tworzeniem związków mieszanych, więc rzeczywiście te możliwości są znacznie szersze. No, zgadzam się również z diagnozą w kontekście ZIT-ów, prawda, i ich funkcjonowaniem. Wydawałoby się, niektórym wydawało się, chyba tak mogę powiedzieć,
że one mogą być pewnym substytutem, tak, prawodawstwa dedykowanego dla obszarów metropolitalnych, bo jak pojawi się ta marchewka w postaci wspólnych pieniędzy, no to znowu, tak, ta współpraca narodzi się w sposób spontaniczny. Analiza projektów, i tutaj już odwołuję się nie do badań własnych, ale wielu badań realizowanych przez kolegów i koleżanki w skali kraju, pokazuje, że ilość projektów realizowanych w ramach ZIT-u na bazie faktycznej współpracy, tak, samorządów pomiędzy z rdzenia czy na przykład z otoczenia obszaru metropolitalnego, naprawdę jest niewiele. Akurat tutaj Trójmiasto, trzeba przyznać, że chyba najlepiej wypada pod tym względem. Tak? Tam bodajże ponad 50% projektów było realizowanych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, rzeczywiście w formie współpracy samorządowej. W wielu innych wypadkach to jest tak naprawdę agregacja często mikroprojektów gminnych, które no sztucznie są łączone w pewne wiązki projektów, aby wykazać ich zintegrowany charakter. Ale nie ma tutaj żadnej myśli czy strategii na poziomie, tak, budowania potencjału tego obszaru funkcjonalnego, a raczej wykorzystanie kolejnego portfela do sfinansowania własnych projektów gminnych przy tej okazji. Dlatego, Metropolio, żądaj od rządu dedykowanej ustawy, a w międzyczasie rób co możesz, czyli twórz związki komunalne, międzygminne, gminno-powiatowe i staraj się wykonywać funkcje, jakie możesz w granicach prawa, a możesz w granicach prawa zrobić całkiem sporo. Panie profesorze, nie widzę więcej pytań, również nie będę panu profesorowi zadawał kolejnych, bo moglibyśmy tak pewnie długo jeszcze rozmawiać, a godzina rozmową online nie sprzyja. A więc postawię tutaj kropkę i podziękuję panu serdecznie za poświęcony czas, pracę, energię. Dziękuję bardzo za wystąpienie. Bardzo miło się pana profesora słuchało. Mamy nadzieję, że pan profesor się da jeszcze zaprosić w przyszłym roku na kolejny wykład, może o Lyonie, o którym pan profesor wspominał, albo o Toronto, o którym z kolei czytałem. No bo nie wszyscy nasi odbiorcy wiedzą, że pan profesor sporo o tych metropoliach pisał. Tekst o Toronto mam nawet na biurku, o Lyonie było chyba kilka, cała seria. O Montreal również się zdarzył. Jakby ktoś chciał skonfrontować to, co pan profesor mówił z tekstem, jest szansa. Ten tekst, gdzie poruszam w zasadzie sytuację obu tych metropolii, to jest tekst, który ukazał się nie tak dawno, w tej chwili nie pomnę już daty, ale to będzie chyba rok 2018. W studiach lokalnych i regionalnych, tam ten przypadek Toronto i Montrealu, zresztą porównując oba te przypadki, one je przedstawiłem. One były porównanie dwóch prowincji było dla mnie interesujące z racji trochę odrębnych kultur prawnych także, prawda? Dlatego, że Toronto to prowincja Ontario, że tak powiem, ciążąca bardziej w stronę kultury anglosaskiej i Stanów Zjednoczonych, natomiast Quebec raczej prawnie bliższy jest, kulturze prawnej bliższy jest kulturze europejskiej, prawda? Więc to porównanie było też dla mnie ciekawe i ten tekst w studiach lokalnych, regionalnych można znaleźć. Że zachęcamy Państwa do lektury tekstów pana profesora, a jest ich o metropoliach francuskich, kanadyjskich sporo i dziękujemy panu profesorowi za uwagę. Dziękujemy serdecznie za obecność. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobrej nocy życzę. Pozdrawiamy z Gdańska, Lyon, do zobaczenia. Lyon pozdrawia Gdańsk, do widzenia.